Łukasz, pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o Arenę Ostrów, jak się tutaj pojawiłeś, jak wszedłeś, jak zobaczyłeś, to gdzie tam, jakie były te myśli? No, przepiękna, można sobie popatrzeć, także szkoda, że szkoda, że mecze rozegrane muszą być nadal bez kibiców, bo myślę, że to wszyscy, tak samo dla nas, ale i kibice chcieliby wejść tutaj i zobaczyć takie spotkanie. Zresztą my też, zawodnicy, trenerzy, zagrać dla pełnej publiczności, żeby hala się wypełniła po brzegi. Super, świetna wizytówka dla miasta, dla klubu. To wszystko zaczyna tak naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyglądać, otwiera sporo perspektyw, nie tylko i dla miasta. Ja mówiąc, zdaję sobie sprawę, teraz pandemia i mamy trochę zły czas, ale to mówiąc o tych koncertach, targach i tak dalej, ale też i dla klubu pod względem stricte koszykarskim. No, można grać w pucharach, nie ma ograniczeń już wtedy miejscami, bo z tym mieliśmy problem. Graliśmy o najwyższe cele w lidze, gdzieś tam wydawałoby się, że gdybyśmy mieli większą halę, na pewno by więcej ludzi mogło wejść i tak dalej, i tak dalej. Także teraz już tylko trzeba będzie się skupić, żeby znowu grać o najwyższe cele, żeby można było zapełnić tą halę po brzegi. Ale też czekaliście na ten moment, tak? Bo od poniedziałku wchodzicie tutaj, będziecie już normalnie trenować pierwszy mecz 14 listopada z drużyną z Bydgoszczy. Było takie wyczekiwanie i chyba i u ciebie, i u zawodników takie sygnały docierały. No było, tym bardziej, że mogliśmy wejść tutaj i popatrzeć, jak to wszystko wygląda gdzieś tam za kulisami, jak to wszystko się pomału budowało, bo każdy z nas był ciekawy, czy będzie miał tu swój, tak mówiąc, przysłowiowy kącik jakiś tam, a to pomieszczenie dla trenerów, a to jak wyglądają szatnie chłopców i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko wygląda bardzo, bardzo profesjonalnie. No jest nowe, świeże, czyste, także samo to już przyciąga. I chce się zacząć pracować jak najszybciej. Czyli jest ten dreszczyk emocji, taka adrenalinka? No pewnie, jasne. No, tak samo przed każdym meczem, no, jeszcze do tego otwarcie hali, to zawsze nowa hala, nasza, zawsze chce się pokazać człowiek i tak dalej z dobrej strony, bo na to też pewnie będą wszyscy liczyli, żeby to otwarcie tej hali też udało się, a myślę, że zwieńczeniem to będzie wygrane spotkanie, to myślę, że to będzie takie najlepsze. Mieliśmy twierdzę przy Kusocińskiego, przy K1, bo tam stalówka była dla gigantów nie do pokonania. Mieliśmy twierdzę przy Wrocławskiej, no i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby ta arena tutaj była twierdzą. Ja myślę, że cały Ostrów to taka twierdza, że wszystkim się tu gra ciężko, nie tak jak wymieniłeś, dwie hale, tam będzie trzecia, gdzie wszystkim przyjeżdżając do Ostrowa będzie grało się ciężko i zawsze niewygodnie i niech tak zostanie, nieważne na której hali będziemy grali. To jeszcze na koniec tak fachowym, trenerskim, zawodniczym okiem, nowa hala, inna optyka. Teraz tego czasu będzie sporo, żeby się tutaj do tej hali przyzwyczaić. Jak to na to wszystko spoglądasz? Bo kosze, z tego co mówiłeś, są najwyższej jakości i ta piłka powinna do tych koszy wpadać. To już nie mnie oceniać, czy powinna wpadać. To już bardziej zawodnicy. Zobaczymy, jak będą się czuli na nowej hali. Na pewno jest trochę więcej przestrzeni za koszami. To też jest inne. Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić i przenieść się. Dla nas na pewno było atutem to, że ta nasza hala przy Wrocławskiej była troszkę mniejsza. Jak ludzie przyjeżdżali z większych hal, to troszkę czuli się ściśnięci i uważam, że to też w pewnym stopniu było jakby naszym atutem. Teraz my będziemy musieli się po prostu przestawić na tą halę, ale nie zapominajmy, to jest jakby nasz dom. Tu będziemy mieli za sobą własnych kibiców. Tu ma być nasza twierdza, także nie ma co tutaj gdybać. Po prostu jasne, że trzeba będzie troszkę czasu, żeby przywyknąć do tego, że jest troszkę więcej miejsca, że może to boisko jest troszkę jeszcze dłuższe, nawet jak nie jest to optycznie, ono będzie się wydawało takie większe. Najważniejsze to, że hala jest gotowa do użytku i będzie można na niej rozgrywać mecze. 14 listopada z Enea Astorią Bydgoszczy zaczynamy i musi być zwycięstwo. No ja tak bym nie chciał tutaj nic mówić, wiadomo, że to jest tylko sport, ty nie lubisz tego typu rzeczy, ale wypadałoby ten pierwszy mecz, żeby się zapisał takimi dobrymi zgłoskami. Powiem tak, że zdaję sobie sprawę, jak ważne byłoby zwycięstwo, nie nawet ze stricto tej strony sportowej dla nas, dla klubu, bo to jest najistotniejsze, ale również takie przypieczętowanie otwarcia tej hali, to niczego innego jak sobie, kibicom, zawodnikom, miastu, klubowi życzę po prostu, żeby tu otworzyć tą halę właśnie zwycięstwem.